Witam Państwa na kolejnym wykładzie rektorskim. Dzisiaj naszym gościem jest dr Dariusz Niemiec, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to taki archeolog z sporym dorobkiem i ze sporą praktyką. Jak nam opowie, to nam opowie o tym, co sam wykopał przede wszystkim. Także lada moment już habilitacja się dokona. No, archeologia jest taką specyficzną dziedziną, bo tu rzeczywiście do powiedzenia ma się coś wtedy, jeśli się coś wykopie. Prawda? No, przede wszystkim, a on kopie i rzeczywiście potrafi sporo wykopać, więc Darku opowiedz Państwu, bo i to powiem jeszcze, że profesor jeszcze wczoraj wieczorem siedział, żeby jeszcze najnowsze badania uwzględnić praktycznie z ostatnich tygodni, miesięcy, prawda? Miesięcy, na pewno. No, bardzo proszę. Dziękuję pięknie panu. Dziękuję panu pięknie rektorowi, drugiemu Grzegorzowi. Proszę Państwa, jak się tak zastanawialiśmy nad wyborem tematu tutaj z panem rektorem, uznałem, że coś, co będzie najbliżej Państwu, że tak powiem, czyli specjalnie klasztor wybrać, bo ja mam Kraków kopię i najbliższe zaplecze, ale w ostatnich 3 latach tak się złożyło, że jestem troszkę bardziej na południe, bliżej nawet Państwa, w Szczyrzycu. W Szczyrzycu, gdzie mnie ojcowie cystersi, proszę Państwa, zaprosili 3 lata temu, w tej chwili już łącznie z tym mijającym rokiem, to trzeci sezon badań archeologicznych. Do tej pory przede wszystkim tym opactwem główni architekci się zajmowali, wszystkim mam taką monografię pani profesor Ewy Łużynieckiej, no też historyczną pani Marszalskiej, ale od strony tej kultury materiału to wszystkim monografia pani Ewy Łużynieckiej. Rzeczywiście jest coś, nieco wiemy o murach i tak dalej. Natomiast oczywiście moja dyscyplina coś niecoś może znieść przez pryzmat źródeł wykopanych, wykopańskich i tych reliktów, które też w ziemi w otoczeniu kościoła, klasztoru i w samym, można powiedzieć, jądrze tkwią. Ale na początek parę jednak słów o początkach opactwa, bo jakby tu siłą rzeczy musimy do tego nawiązać. Proszę Państwa, tu specjalnie wybrałem takie 2 rycinki, oryginalny obraz, który się do dzisiaj znajduje w klasztorze. Dzisiaj w klasztorze, ale tu mam takie ładne zdjęcie, które sobie trochę pokolorowałem z początku XX wieku, gdzie ten obraz fundacyjny jest jeszcze w kościele. I mamy tutaj obraz bardziej dość późny, XVII-wieczny. Mamy tutaj Teodora Gryfitę, przedstawiciela możnego rodu Gryfitów, który tutaj właśnie pierwszemu opatowi przekazuje akt fundacyjny. Tu mamy herb Gryf właśnie związany z tym rodem i zaczyna się proces fundacyjny opata, który jednak był troszkę dość skomplikowany, proszę Państwa, bo na początku to nie był Szczyrzyc, tylko bliżej Państwa, bliżej Nowego Targu, dlatego może też warto o tym wspomnieć. Tu macie Państwo taką mapkę filiacji klasztorów cysterskich. No, najstarsze 2 to Jędrzejów i Łekno. To są 2, ci tu cysterci w obu tych środkach w dość podobnym czasie, w 40. latach XII stulecia przychodzą, ale między innymi fundacją rodową Gryfitów, właśnie tego rodu, który to też zaznaczył się w tym przypadku właśnie w Szczyrzycu, jest właśnie nawet nieco właśnie przedstawiciel, wcześniejszych przedstawicieli przodków Teodora, Jędrzejów, opactwo cysterskie w Jędrzejowie, bardzo wczesne, XII-wieczne, zachowanymi zresztą bardzo wczesnymi dzisiaj reliktami romańskimi, to musimy właśnie pamiętać, że w Jędrzejowie mamy jak najbardziej piękną romańszczyznę po prostu jeszcze, piękny też zabytek nawet sam sobie, ale ten Jędrzejów jest tu też ważny, ponieważ właśnie cystersi do Szczyrzyca, początkowo do Ludźmierza właśnie, o Ludźmierz chodziło, są sprowadzeni, proszę Państwa, tu się pojawia nawet ta strzałka, najpierw właśnie do Ludźmierza, czyli całkiem blisko Nowego Targu, blisko Ludźmierza, lata 30, no 35 rok, zwykle się tu 1235 poda jako początek tej fundacji. Jest próba ich instalacji, rzeczywiście tutaj stricte już w strefie górskiej, z tej perspektywy, zwłaszcza gdzieś tam krakowskiej, jędrzejowskiej, w Nowym Targu, ale do końca nie jesteśmy pewni, czy kwestia z perspektywy zakonników z Jędrzejowa, surowego jednak klimatu, zwłaszcza zimą, czy jednak pewne inne wydarzenia. Długo już pospisze o jakichś zbójnikach, którzy tu przeszkadzali,
Ale oczywiście jeszcze jeden element pewno powinniśmy włączyć z takiej naszej wiedzy ogólnohistorycznej. Pierwszy najazd mongolski 1241, bo on też mocno przeolał różne miejsca, właśnie również najbardziej te sakralne w Małopolsce. W każdym razie to wszystko powoduje, że jednak gdzieś po pierwszym, chronologicznie to wygląda rzeczywiście, że po pierwszym najeździe mongolskim, więc kto wie, czy nie jednak najazd mongolski tu był kluczowy, w latach 40., a pierwsza zmianka już jest, że konwent funkcjonuje, nawet jest inna data, bo tu napisali 45-1243. Mam już dokument księcia Bolesława Wstydliwego, który coś tam ofiarowuje nowemu opactwu i to opactwo już jest wtedy zainstalowane, pan stwierdzi, pada, że to opactwo już jest w Szczyżycu. Także wydaje się, że ten epizod ludźmierski jest krótki, właściwej lokalizacji w Ludźmierzu. Ludźmierz oczywiście bardzo długo historycznie pozostaje później w uposażeniu tych cystersów w Szczyżycu, to o tym musimy pamiętać, to jest do dzisiaj bardzo ważne miejsce jakby na mapie w sanktuarium, w Maryjnie przecież, nie? Zresztą w obu przypadkach w Ludźmierzu i w Szczyżycu to główny kościół konwentualny to jest Maryjne wezwanie. To jest zresztą bardzo często u cystersów właśnie, że to dominuje to wezwanie, ale w każdym razie 1243 rok na pewno cystersi się już instalują, zaczynają budować kościół, klasztor w Szczyżycu, w całym Szczyżycu. Troszkę sobie idą bardziej na północ. No także tu jeszcze wracamy do Ludźmierza, właśnie czy to, co całkiem blisko Nowego Targu jest, właśnie nawet mówi się o prowincji Ludemer, tak jest w źródłach właśnie tych najstarszych i oczywiście ten najstarszy, długo do XIX wieku zachowany kościół drewniany. Dzisiaj to już jest w nowej aranżacji, jeszcze mamy zachowane takie rycinki, jak ten kościół, który może był właśnie nawet jakieś jego poprzedniczki oczywiście, drewniane, bo zapewne to drewno trzeba było konserwować i wymieniać przez 500 lat, ale Józef Rybkowski opisywał go jako jodłowy, pamiętam, kościół w takich swoich wędrówkach po Galicji, właśnie jako jodłowy kościół. Są jeszcze takie rycinki z tygodnika ilustrowanego codziennego, czy nawet takie obrazki nam się trafiają z tym najstarszym ludźmierskim kościołem, czy to, gdzie faktycznie ta najsłynniejsza Madonna gotycka właśnie była właśnie, no nie ma na pewno pierwotnie zlokalizowana, ale oczywiście możemy się domyślać, że nie tylko kościół, ale jakieś wczesne zabudowanie klasztorne, specjalnie sobie znalazłem fotki takie z początku XX wieku właśnie z Ludźmierza, chałupy typowo góralskie, jakie ja jeszcze pamiętam, bo mój dziadek też z Beskidu Niskiego, gdzie ja też nawet jeszcze wakacje spędzałem w podobnych chałupkach swoje większość do matury, więc znam wszystkie plusy i minusy, większość plusów tak naprawdę tego typu budownictwa, więc pewno ta zabudowa klasztorna taka była i możemy się domyślać, że powiem dalej, zapewne też najstarsza taka zabudowa w Szczyżycu XIII-wieczna. Raczej jakaś drewniana, ewentualnie szachucowa, a ślady wydaje się czegoś drewnianego wokół kościoła też znaleźliśmy, więc jest chyba już w tej chwili mocny sygnał, że w Szczyżycu najstarszy kościół drewniany, może właśnie wręcz zrębowy, tak jak tutaj. Tu już wspominałem, mamy taki pierwszy spór 1238, to nawet oryginalny dokument w klasztorze jest zachowany. Także tu Państwo na zdjęciu widzicie oryginalny dokument, zapewne w rękawiczce ręka przeora, który mi to wyciągał wtedy steczek. 1238, pewien spór, ale właśnie mamy już zmiarkę o kościele w Szczyżycu, że jakiś był taki parafialny, który właśnie przejmują później w latach 40. i mamy jakiegoś miejscowego komesa Zdzisława i jest wobec tego sygnał, jak jest komes, że prawdopodobnie jest jakaś kasztelania i gród. I tam do dzisiaj gród jest, dzisiaj go oczywiście terytorialnie przydzielami nazywamy, mówimy, że jest Paznachowica, ale historycznie w XIII wieku to jest gród szczyżycki. To jest gród szczyżycki, on jest w dokumentach z lat 70. zmiankowany wprost, gród kasztelański wszystko wskazuje i wygląda, że ten komes Zdzisław to jeden z wczesnych komesów golowych. Tu właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na mapkę, to dzisiaj mamy Szczyżyc z opactwem, ale oczywiście mamy ten gród tutaj, o, ten gród tutaj, gdzie grodzisko, gród szczyżycki, właśnie nawet podpisane dzisiaj, będzie to bliżej Poznachowic, no to dzisiaj mówi się grodzisko w Poznachowicach, ale historycznie to jest gród szczyżycki. Ta nazwa, trzeba też powiedzieć, bardziej tu hulała. No, wiadomo, że też osadnictwo niektóre tutaj później się pojawiło. Tu jeszcze takim zawsze ważnym punktem wczesnym w XIII wieku jest góra świętego Jana, gdzie nawet w czasach Jagieły jest podjęta z kolei próba lokacji miejskiej przy Szczyżycu. A wszystko to jest ciągle, trzeba pamiętać, historycznie w
przynajmniej pokonie Rzeczpospolitej, powiat szczyżycki. Więc widać, że ten Szczyżyc był tu takim elementem pewno jeszcze od grodu kasztolańskiego, organizującym w ogóle tą przestrzeń. No i to oczywiście wszystko wpisują się Cystersi, ale Cystersi tu są i dostają nadanie, właśnie tak mówią, Teodora Gryfity. Teodor Gryfita nawet od swoich krewniaków, najbliższych bratanków, wujów, stryjów, dokupuje nieco terenu. Tu się dowiadujemy między innymi, że sprzedano takie grunta, które należały do jego bratanka Sulisława, a ten Sulisław ciekawa postać, bo on jakby sprzedał to, to jest fajna rzecz, on sprzedał to, ponieważ tenże Sulisław potrzebował pieniędzy na studia w Padwie. I nagle się dowiadujemy, że człowiek ze Szczyżyca, który ma posiadłości w Szczyżycu, oczywiście z posiadłem możnego rodu Gryfitów, studiuje w Padwie. Mamy na to dokumenty, to nawet nie jest późniejszy źródeł, mamy oryginalne dokumenty z tego czasu. No, w tym dokumencie sprzedaży się wprost potwierdza, że on potrzebuje tych pieniędzy na studia w Padwie. To jest pierwszy, bardzo wczesny przykład w ogóle uniwersyteckiej karii, w momencie, kiedy tak naprawdę na Zachodzie wręcz te uniwersytety się dopiero tworzą, bo nawet Padwa to są początki Padwy. Trzeba od razu Państwu, proszę Państwa, powiedzieć. No i właśnie ten kraj, jak sobie dzięki temu pojechał na studia w Padwie i studiował, i wiemy, że skończył te studia, później jest kanonikiem i pewną nawet karierę duchowną robi, nawet godność biskupa sięga później. Natomiast, proszę Państwa, w Szczyżycu dzięki temu, że ten przedstawiciel Gryfitów sobie pojechał do Padwy, to Teodor, który to kupił specjalnie pod kątem planowanej fundacji, właśnie mamy od tego czasu już rzeczywiście stale cystersów, od lat 40. Tu mocno jeszcze dochodzą jakieś nadania kolejnego przedstawiciela, bo Teodor umiera 1237. To jest jego zresztą druga najważniejsza fundacja, taką powiedzmy jeszcze drugą bardzo ważną, to jest już ściśle w samym Krakowie, to są Franciszkanie. To właśnie to jest, jak ważny to był fundator. Słynni Franciszkanie krakowscy to właśnie fundował Teodor Gryfita i druga największa fundacja Szczyżyc. To są dwie jego najważniejsze klasztorne fundacje, więc mamy do czynienia z klasyczną, możnowładczą, bardzo wczesną fundacją tutaj w tym przypadku. Tu jeszcze parę fotek z tym grodziskiem szczyżyckim, czyli to, co dzisiaj nazywamy grodziskiem w Poznachowicach, ale to są historycznie, że lat 70. już XIII wieku mamy taki dokument, gdzie po prostu grunt w Szczyżycu jest zmiankowany. Datacja archeologiczna, tu były badania też kilku ekip archeologicznych wcześniej, ostatnie pana profesora Jadłowskiego, szefa Muzeum Żubsów w Wieliczce przed laty, XII-XIII wiek, więc rzeczywiście ten XIII wiek, a nawet wydaje się po połowę XIV wieku, ten grunt funkcjonuje w sieci grodów kasztelańskich. Później ten jakby zanik grodów w połowie XIV wieku chyba ma tu bezpośredni związek z budową już w czasach Kazimierza Wielkiego nowego miejsca, jakby klucza domeny królewskiej, Dobczyca. Bo właśnie jeszcze najbliższa miejscowość to Dobczyce, czy ten zamek Dobczycki właśnie. To jakby przejmuje tą funkcję, można powiedzieć, ale wcześniej, zanim Dobczyca coś tam Kazimierz Kamiennego, dobrego, fajnego zbudował, co do dzisiaj relikty mamy w Dobczycach, to właśnie ten dwuczłonowy, z taką zresztą bardzo ciekawą oblicówką kamienną wału, to co Państwo tu widzicie na tym takim troszkę już no, podstarzałem zdjęciu. No i tam widoku jeszcze na tle klasztoru góra, gdzie ten grunt, bo to jest rzeczywiście tak 8 km dalej, wiem, bo testowałem też to na nogach swojego czasu, więc wiem jaki to jest kawałek drogi od samego klasztoru. Wśród takich jeszcze punktów bliżej niż grodzisko, a bliżej klasztoru, który czasami niektórzy badacze podejrzewają o nawet jakiś element kultu pogańskiego przeżywającego się tu, słynny diablikami. Tu jest też stara przynależność, że tak powiem, do innej sąsiedniej wsi, ale to jest już jest 2 km od Szczyżyca. Słynny, z słynną pustelnią właśnie i tak zwany diablikami, taka specyficzna forma. No i różne ciekawe też legendy miejscowe, właśnie jak to diabeł chciał rzucić klasztor, właśnie takie pokazujące pewien związek mentalny z klasztorem i warto też o tym punkcie pamiętać tutaj, ale rzeczywiście kluczowy tutaj dla naszej wiedzy, że Cystersi są już w Szczyżycu faktycznie, że już na pewno doszło do translokacji z Ludźmierza konwentu najwcześniejszego, a w wypadku takiego wczesnego konwentu musiało ich przynajmniej 12 być w tych przepisach cysterskich. Żeby założyć nowy kontent, to musi być ich 12, tak apostołów mniej więcej. Właśnie, bo to taki apostolska liczba trochę. 1243, jak Państwo widzicie, jest oryginalny dokument z księcią konną Bolesława. To jest ciągle oryginalna ta pieczęć, też dokument zachowany w opactwie. Nawiasem mówiąc, archiwum opactwa
Troszkę miałem tego świadomość z literatury, ale jeszcze bardziej się zdumiałem, jak kiedyś przeor właśnie pewną szafę otworzył z najstarszymi dokumentami średniowiecznymi tylko i okazało się, że to jest tak bogate archiwum, jak dopiero porównywane mamy gdzieś w Krakowie przy różnych ważnych obiektach. I jak Państwo widzą, nawet te najstarsze 13-wieczne dokumenty często tak tutaj pieczęcie mają zachowane po prostu, już nie tylko sam właściwy dokument. Tu jest to potwierdzenie Bolesława Wstydliwego nadania wsi Mogilany, czyli Mogilany, które też po drodze tu mijaliśmy z panem rektorem, też należały w tym najwcześniejszym etapie właśnie już do tego konwentu Luźmiersko-Szczyżyckiego. W 1240 już pada właśnie w tym dokumencie po raz pierwszy pada nazwa Szczyżyc. Troszkę tam w innej formie. To oczywiście jest też ciekawe tam zawsze dla językoznawców, ale nie ulega wątpliwości, że to jest Szczyżyc. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten Szczyżyc, to do dzisiaj to opactwo funkcjonuje. Jest jednym zresztą z niewielu opactw, które trochę funkcjonuje na sposób średniowieczny do dzisiaj, czyli ma w otoczeniu całą gospodarkę hodowlaną, rolną, zwłaszcza hodowlaną. Tak jak to w średniowieczu było, bo cysterci najczęściej na obszarach wiejskich posiadano, to wręcz uważa się cysterców za takich, nie tylko w Polsce, za promotorów pewnych działań, byśmy powiedzieli, agrotechnicznych, hodowlanych. Agrotechnicznych, no to właśnie te wszystkie urządzenia związane z młynarstwem, mocno to jest to u nich upowszechnione. Może nie przypadkiem, pan rektor jest językoznawcą przecież też, nie przypadkiem mamy księgę henrykowską, taki ważny zabytek, nieprawdaż, właśnie cysterski, gdzie jest takie zdanie, które się wszyscy uczymy do matury, koło daj, Adzia poprusza, a ty poczywaj, nie? Uważamy za najstarsze polskie zdanie i to jest w księdze cysterskiej. To jest u cysterskich właśnie, jedna z wniosek, które należała do Henrykowa. To jest właśnie, to jest czynność dotycząca mielenia właśnie, najbardziej tych zabiegów agrotechnicznych właśnie. W każdym bądź razie, nawet to polskie zdanie pokazuje, jak oni, jak ważne były te zabiegi agrotechniczne w otoczeniu cysterskich właśnie. Więc tu bardzo ładnie się tu możemy do tego odwołać, proszę Państwa. A przypomnę, księga henrykowska, 13-wieczne właśnie źródło, więc dlatego tak ważne właśnie też dla języka polskiego tutaj. I proszę Państwa, to samo, paradoksalnie w Szczyżycu do dzisiaj to mamy. Do dzisiaj mamy gospodarkę hodowlaną, mamy potężną hodowlę krówek. 100 krówek, no jeszcze sprytnie uzyskano oczywiście jakieś dofinansowanie unijne, do tego. Ale od paru lat też wznowiono działalność, co zawsze było przy klasztorze, proszę Państwa, tu jest budyneczek historycznego browaru. No tak, mamy dzisiaj na przykład wznowioną działalność piwa bardzo dobrego szczyżyckiego. Trzeba pamiętać, w klasztorach średniowiecznych, w ogóle w średniowieczu to piwo, to nie dlatego, że oni tacy alkoholicy byli, że to piwo było słabsze po prostu, a dlatego, że woda często skażona, oni zawsze mieli świadomość, nawet tak jak to obserwuję w Krakowie, że na przykład studnią przebijali się starszy cmentarz, nie? I to był nawet powód zanieczyszczenia tej wody, a jeszcze pili z banków, które było szkliwą ołowiowym, pokryta, ten ołów na ołów jest dla człowieka niezdrowy też. No i generalnie ta woda na pewno była w czystej postaci, nieprzygotowana, bardzo szkodliła, no i to piwo było dlatego bezpieczniejsze, z tych względów sanitarnych to trzeba powiedzieć. Wino raczej nam w wypadku cysterców było realizowane dla czynności liturgicznej albo od okazji. Ono cysterców, zwłaszcza u cysterców, raczej było potrzebne po prostu do liturgii mszalnej. Chociaż na pewno też się gdzieś tam na stołach przy jakichś świętach było czyste to miało, ale piwo było takim. I to piwa pewno w dwóch wersjach i tej jęczmienne, a jeszcze tej bardziej szlachetne, u nas trochę ten zwyczaj zanikły, bardziej to jest w Niemczech, gdzieś w Holandii, pszeniczne piwo właśnie, które uważano było za trochę szlachetniejsze. I dzisiaj mamy chyba nawet ze 20 gatunków w tej chwili cysterci produkują tą. Mają w tej chwili też ładny sklepik uruchomiony, polecam produkty, nie tylko piwo, świetne serowe produkty wszystkie i tak dalej. Więc jak od jogurtów po białe sery, prawie jak w średniowieczu. Specjalnie tak trochę robię aktualizację, ale prawie jak w średniowieczu. I tą wielką gospodarkę cysterską, tu Państwo widzą na takim pierwszym wczesnym już planie o dzisiejszych, powiedzmy, cechach geodezyjnych z połowy XIX wieku. Opactwo Panny Marii, byśmy przetłumaczyli oczywiście ten podpis z czasów austro-węgierskich, jakby nie było. Ten zasadniczy zrąb na czerwono klasztorny z kościołem do dzisiaj mamy oczywiście. Ten budynek nam akurat zniknął, siedziba opata, ale o dziwo mamy jeszcze jedno zdjęcie zachowane najwcześniejsze, gdzie ten budyneczek jest.
Tu są przede wszystkim stawy. O, i stawy, proszę Państwa, tu widzimy aż trzy, jeden bardzo duży. Te stawy są bardzo ważne, bo cystersą co dzień jeszcze w ogóle zawdzięczamy, nie tylko tym Szczyżyckim, a na pewno już tym Jędrzejowskim nad Łeknie, karpie. Karpie na wigilijnym stole. Taka celowa gospodarka z rybkami hodowlana właśnie, więc też hodowla właśnie, karpia to cystersi. Także proszę pomyśleć o cystersach, nie tylko ze Szczyżyca przy Wigilii. Właśnie tego karpia gdzieś tam będziemy spożywać po prostu, bo to od nich się to wszystko gdzieś tam bierze też. Więc ten udział w gospodarce, nawet naszej tradycji jest większy niż by się tu, proszę Państwa, nam wszystkim wydawało. No właśnie między innymi browar, między innymi na pewno jakieś stajnie, no i wszystkim na pewno olbrzymi areopór, gdzie wszystkim na dzień dobry zboża różnego typu hodowano i oczywiście i chlebek z tego pozyskiwano, ale i piwo na przykład właśnie. Mamy, co ciekawe, w samym klasztorze, dzisiaj na pokojach opackich, jeden taki bardzo ciekawy obrazek z założycielem, tu, założycielem w ogóle cystersów, czyli słynny święty Bernard z Clairvaux. To jest obraz z początku wieku XVII. Bernard z Clairvaux w takiej, widzimy, bardzo prawie pasyjnej scenie, ale w tym obrazie pojawia się jedna taka aktualizacja miejscowa tym razem. Zwróćcie Państwo uwagę na to tutaj jest. Tu profesor Różyniecka zwrócił uwagę, że ten element bardzo przypomina tą ścianę, tak ona ją dokumentuje, troszkę też odtwarza średniowiecznego kościoła w Szczyżycu. Czyli mamy wygląd z przedsionkiem średniowiecznego, jeszcze tu pewna wariacja jeszcze bardziej późno średniowiecznej, widoczek średniowiecznego kościoła. Dzisiaj ta fasada troszkę jest zmieniona i przedsionek. Ten obraz nam pokazuje, pozwoli wejrzeć, jak to mogło w tym wypadku jeszcze w XVII wieku przed przebudową taką barokową wyglądać, ale pewno te szczyciki, te pinakle to co najmniej koniec XV wieku w tym wypadku. Badania samej pani profesor Różynieckiej pokazały, że ta ściana zasadnicza i zasadnicze mury kościoła, które w tej części łącznie z portalem i też przy kapitularzu w klasztorze, takie elementy Państwu później pokażę, są zachowane. To gdzieś najwcześniej połowa XIV wieku. Mamy na pewno elementy średniowiecznego klasztoru, ale to kościół przede wszystkim i skrzydło wschodnie, tam z kapitularzem, z zakrystią ta część zwłaszcza. Natomiast pozostałe części nie mamy argumentu, żeby te murowane części datować wcześniej. One są dopiero nowożytne, XVII-wieczne. Więc tym bardziej rola jakby mojej dyscypliny, że może coś tu jednak badania te wykopaliskowe, archeologiczne coś wniosą do badania początków tego opactwa, nawet kościoła, bo tu też pewne były pewne znaki zapytania, proszę Państwa, bo ile w tej części to lepiej zachowane, to wokół prezbiterium już nic nie wiedzieliśmy, ale nawet ta datacja, proszę Państwa, w połowa XIV wieku, gdybyśmy przyjęli dolną granicę datowania, to i tak ciągle jesteśmy 100 lat później niż pierwsze zmianki, to jest dokumenty wcześniej pokazywane. Nie było kościoła, no był raczej, tylko coś się z nim stało i teraz albo zupełnie go przemielono, zniszczono, a może w ogóle nie był kamienny, nie? Może tak właśnie w Różynierzu był jednak w XIII wieku drewniany, podobnie klasztor. Mamy jeszcze takie XIX-wieczne widoczki zachowane nad miejscową właśnie Stradomką, miejscowa rzeczka to Stradomka, to co jest. I zdjęcie, o, tu proszę Państwa, tak jest oryginalne, najstarsze zdjęcie jeszcze 70. lat XIX wieku Szczyżyca i klasztoru. Na pierwszym planie zwłaszcza uwagę, dom opacki XVII-wieczny, który tu jeszcze jest, a dzisiaj go nie ma. Dzisiaj on jest rzeczywiście raczej tylko do wykopania przez archeologów. Może jak czas i możliwości pozwolą, spróbujemy kiedyś tu też zadziałać. Ale na razie najbardziej jądra kościoła i klasztoru się skupiamy. O, tak to wygląda. Ja sobie troszkę się pobawiłem w komputerze, a ostatnio tak, nawet bardzo. Widzicie, dodałem pomoc tak zwanej sztucznej inteligencji. I Państwo widzą to mniej więcej, tak by mogło wyglądać, tak byśmy to widzieli w XIX wieku, w 70. latach. Właśnie z tym pałacem opackim też, siedzibą Pata. Tu sobie też pokolorowałem starsze XIX-wieczne zdjęcie, jeszcze zdjęcie, zanim się tu freski młodopolskie Bukowskiego pojawiły, które tu gdzieś mamy. I to też to na tej stronie tytułowej, to jest też początek XX wieku, pokoloryzowane w tym momencie troszkę. Zdjęcie tak, żeby dla Państwa to było, czy moich studentów, czytelniejsze, a tu z międzywojny rzeczywiście wygląd od strony rzeczywiście wejścia, przedsionku żbalkowego, tu akurat skrzydło zachodnie klasztoru, no i widzimy oczywiście figurę Panny Marii już XX-wieczną, a tak to dzisiaj wygląda. Tak to dzisiaj wygląda. To są zdjęcia moich studentów, którzy są troszkę nawet lepsi ode mnie w takich technikach dronowych, obsługiwaniu różnych urządzeń w typie dronu, ale też bywają tu bardzo pomocni.
bo nie tylko tak kolega rektor powiedział, nie tylko ja, ale moi studenci też kopią jak najbardziej, więc mamy troszkę dzięki temu większe rezultaty. Ale nie tylko kopią, jak widzicie, bo nawet właśnie używają różnych latających małych urządzeń, właśnie, które dość sprytnie obsługują z aparatami fotograficznymi. Tu już są te zdjęcia pozyskane już w trakcie naszych też badań. Tu bardzo ładnie widać krajobraz Beskidu Wyspowego, że widać, że to już jest zaczątek tej strefy górskiej rzeczywiście, zupełny. Położenie dzisiaj, widzimy tam już dalej trasa, dalej pewno byśmy jeszcze rzeczkę zobaczyli. Idźmy dalej, o tu jeszcze od innej strony widzimy z tym szczytem, ale takim już neogotyckim kościółka i staw, od strony stawu, proszę Państwa, zobaczcie. Do dzisiaj ten większy staw mamy i do dzisiaj sobie turystów mówiący starsi. Jest to wprawdzie ogrodzone, tu mamy kościół, a tu ten duży komin to browar, to historyczny, XVII-wieczny browar. XVII-wieczny, historyczny browar. Dzisiaj zakupiono nowe Elkadzie na licencji belgijskiej i się produkuje rzeczywiście w nowej wersji piwo. Próbowano, jak mi opadł opowiadał, odtwarzać recepturę XVII-wieczną nawet, bo mają takie receptury zrobione, jak to powiedział pan, nie dało się tego pendar kupić. Jednak uznali, że zakupią po prostu licencję belgijską. Po prostu w ten sposób, już w nowych kadziach. O, tu jeszcze większy tym, o, tu bardzo ładnie widać relacje tego stawu największego zachowanego. Częściowo tu właśnie gospodarstwo, ale gospodarstwo jeszcze tu się ciągnie. Tu jest ten budynek browaru, a tu jądro klasztoru z kościołem. Oczywiście tu jeszcze tak zwany, dzisiaj tak zwane muzeum i brama wjazdowa, ale historycznie to był tak zwany pokój dla gości klasztoru. Pokój dla gości klasztoru. Dzisiaj mamy tu budynek muzeum klasztornego. Sobie dalej. O, tu jeszcze fajniejsze, taki krajobrazowy, tym razem właśnie widzimy już w krajobrazie Beskidu Wyspowego samo opactwo. A tutaj na pierwszym planie komin browaru, który sobie, o, kto sobie lubił w tym roku ten browar, widzą Państwo, pocisk. Również te młode jeszcze nie lotu, bo to obserwowaliśmy takie nieloty, które wręcz się uczyły jak latać, dwa młode. Także właśnie mamy tu zawsze właśnie takie gniazdo bociany kapitalne. Tu z tej bociani perspektywy sobie teraz na klasztor zerkamy. Badania pani profesor Niemieckiej pokazały nam mniej więcej, że tak by wyglądała architektoniczna struktura XIV-wiecznego klasztoru. Czyli tu wątki murów kościoła właśnie no, najwcześniej z połowy XIV wieku. Tu już troszkę to jest właśnie nie za bardzo czytelne w murach, tak jakby to przemieniła przebudowa XVII-wieczna. No i skrzydło wschodnie. I być może jeszcze te elementy zabudowy od tej strony. Ale jak widzimy, pozostałe partie wygląda, żeby nie były średniowieczne jak najbardziej, były późniejsze. No najlepiej tu jest od zachodu właśnie ta fasada zachowana, to co już Państwu przed chwilą pokazywałem i nawet wiemy, jak to mogło z dziedzińcem wyglądać dzięki temu obrazowi ze świętym Bernardem z Clairvaux. Dzisiaj, jak sobie do kościoła byśmy chcieli wejść, to mamy zresztą ten portal z tej ściany zachowany, oryginalny, powiedzmy właśnie połowa XIV wieku. O tak to z tymi też ładnymi, ale już XVII-wiecznymi drzwiami, a już zewnętrzny portal to jest XVII-wieczny, ale skąd z bardzo ładnymi drzwiami XVII-wiecznymi, które nawet to jest jeden z takich obiektów, który już w 50 lata do katalogu zabytków sztuki wpisano, bo dość cenne. Cenne jest to drewno, to co jest wyrzeźbione w tym drewnie, nawet już takie dość oszczędnie. Z uposażenia kościoła na pewno z belki tęczowej znamy gotycki krucyfiks, to co dzisiaj jest na krużganku. I chyba pierwotną Madonną Szczytnicką nie była ta do dzisiaj będąca przedmiotem kultu z końca XVI wieku obraz, ale ten obraz, który jest dzisiaj na pokojach opackich, czyli gotycka tablicowa Madonna. Tu mamy piękny gotycki obraz właśnie gdzieś z połowy wieku XV właśnie, więc XV-wieczne wyposażenie niektórych elementów właśnie znamy. Krucyfiks właśnie, ten obraz. Kapitularz, proszę Państwa, gdzie mamy też rzeźbę takiego Chrystusa, biczowania Chrystusa gotycką, właśnie tym okienku wtórnie włożoną. O, jeszcze pozwolę sobie. O, a tu mamy te elementy, które w odkrywkach właśnie pani profesor Łużyniecka odkryła, czyli oryginalny portal gotycki tu był. I tu tradycyjnie po dwóch stronach dwa okienka, tak, kapitularzy. Ten układ nie budzi wątpliwości, że mamy do czynienia również tu z XIV-wiecznym kapitularzem. Dzisiaj tu jest oczywiście już aranżacja wejście nowym portale. Dzisiaj to ma aranżację już taką XVII-wieczną, powiedzmy, jeżeli chodzi zwłaszcza o sklepienia, ale widzimy, tu się jeszcze cofnę, że właśnie mamy te elementy starszego portalu i starszych okien gotyckich z kamieniarki. I tu mamy też właśnie te ślady najstarszego skrzydła wschodniego klasztoru właśnie, murowane już właśnie w połowie XIV wieku plus kościół. Pozostałe partie, jeżeli były, istniały, no to możemy przypuszczać, były drewniane.
na tym etapie. I proszę Państwa, już na przykład, jak popatrzymy od strony skrzydła wschodniego nieco dalej, to tu w okience mamy datę i herb, nie budzą wątpliwości, że są XVI-wieczne, czy tu nam się już zabudowa XVI-wieczna w skrzydle zachodnim zaczyna. No i proszę Państwa, przez te mniej więcej 3 lata tyle zdołaliśmy ukopać. Tu planik z opactwem. Małe, niewielkie wykopy, które wcześniej jedynie małe, jakieś sondażowe, pani doktor Bata Kwiatkowska-Kopka z Wawelu robiła, ale tu, tu tych danych było troszkę niewiele. No ja postanowiłem tu jeszcze jeden wykop w Wielodarzu zrobić, jak pierwszy sezon zaczyna, ale jak Państwo wiecie, wykopy się zogniskowały głównie wokół prezbiterium i kościoła i przede wszystkim to, co troszkę też przed chwilą Państwu pokazywałem, po drugiej stronie skrzydła wschodniego, gdzie się jednak spodziewałem ewentualnie murów i nawet nawarstwień kulturowych zabytków ze średniowiecza. No i przeczucie mnie nie zmyliło. Okazało się, że ta strefa jest najbardziej jakby cenna archeologicznie z punktu widzenia nawarstwień archeologicznych. No i tak pierwszy, jeden z pierwszych wykopików sobie tu nawet przy absydzie nowożytnej założyliśmy. Troszkę to też wynikało z potrzeb natury konstrukcyjnej, bo konstruktorzy chcieli się dowiedzieć, jak stabilna jest ta konstrukcja, bo generalnie kościół pęka w tej strefie, się odkleja. Tu ołtarz z Madonną Szczyżycką, tą z końca XVI wieku. Tu my wykop zakładamy, tu z drona widzimy, jak to na pewnym etapie wyglądało. No i odsłonił nam się w pewnym momencie mur, ale mur oczywiście nowożytny, ale w pewnym momencie coś niżej zaczęło wychodzić, coś bardzo wczesnego oczywiście. I tu moi studenci się tu cieszą, to właśnie jeszcze wtedy pamiętam, świeżo przyszli na studia, Państwo nadzorował tak zwaną praktykę, czyli świeżo po przyjęciu, jeszcze przed pierwszym rokiem. I już właśnie tą część praktyczną tu odbywali i tu pierwszy pochówek odkryty. Pierwszy pochówek szkieletowy w najniższych już warstwach. To możemy na podstawie stratygrafii datować ten grób na drugą połowę XIII wieku. Więc wygląda na to, że mamy tutaj fazę rzeczywiście towarzyszącą najstarszemu już szczyżyckiemu klasztorowi. Mniej więcej gdzie te tyczki, właśnie jeden z grobów. Też zwrócę uwagę w stratygrafii, mniej więcej w podobnej pozycji jak te groby, wyszedł nam ślad po jakimś palu, czyli jakaś konstrukcja drewniana poprzedzająca to fundament gotycki, znaczy tu na przykład nowożytny. O, tu jest ten ślad negatyw po palu, czyli już był sygnał, że mamy jakąś budowlę tu drewnianą, konstrukcję opale opartą w miejscu kościoła, ponieważ budowla jest otoczona przez groby, to raczej sądzę, że starsza faza kościoła. Dzisiaj tak od tej strony też sobie wykop założyliśmy kościółka w tym miejscu. I w pewnym momencie też się okazało, odkopaliśmy. O, tu do tej pory sądziła pani poseł Łużyńska, że mamy tylko mury XVII-wieczne. Tu się okazało, że mija się z przyporą XVII-wieczną przypora kościoła gotyckiego i też mija się i lico, i fundament. Tu jest fundament, tu jest lico, czy nawet lico się mija z tym licem XVII-wiecznym. Czyli nie do końca widzimy, że jest na osi jakby przypora i ściana osi przypory gotyckiej. To są XIV-wieczne elementy, więc już te wykopiki dostarczają teraz informacji, które uzupełniają badania profesor Łużyniecki od tej strony prezbiterium. Widzimy, że są przede wszystkim te relikty XIV-wieczne i murowane świątyni. To są może skromne ułamki, no właśnie takie jakie są, ale niezwykle cenne, ale też poniżej nagle nam się zaczęły pojawiać groby. A nawet takie ślady właśnie tych grobów, zobaczcie Państwo, towarzyszą spalenizny. Część kości się okazuje mocno silnie spalona. To są już konteksty, które ja datuję poprzedzające te mury XIV-wieczne z drugiej połowy XIII wieku. Zaraz Państwu objaśnię, co sądzę o tej spalenizny. Te kości rzeczywiście w najniższych poziomach ludzkie i w rezultacie i tu też te popalone tubelki, tu popalone i wszystko sugeruje, że skoro w tej przestrzeni mamy popalone konstrukcje, że tu była budowla drewniana. Drewniany kościół w drugiej połowie XIII wieku. Mamy już w tej chwili pośrednie przesłanki, że spalone jeszcze w drugiej połowie XIII wieku. Zaraz powiem Państwu, co myślę, kto spalił ten kościół, że raczej nie miejscowi chrześcijanie. No i, ale widzimy wszystkim, że groby są w otoczeniu bardzo wczesne i co ciekawe, niektóre groby mają bardzo silnie połupane kości, a nawet przepalone kości, tak jakby coś z tymi ludźmi się stało nieprzyjemnego, że zmarli w wyniku silnego pożaru i może właśnie schowani wewnątrz kościoła pierwotnie, później już pochowani intencjonalnie przez miejscowych chrześcijan i cystersów. No ja się domyślam z tego, że być może ten kościółek był taki jak pobliski kościółek w Jadłowniku. Dzisiaj mamy taki drewniany, do dzisiaj zachowany, XVI-wieczny, a ja tu Państwu specjalnie obrazek pokazuję z takiej delimitacji Jadłownika
i Szczyrzyca właśnie, bo to są sąsiednie miejscowości, którą zrobił pan profesor Prożek w XVII wieku, kiedy się bawił też w geodezję, rozgraniczał grunta Cystersów i Dominikanów krakowskich, bo wtedy Jodłownik należał do Dominikanów, dzisiaj zresztą należy do Cystersów. I wtedy już mamy najstarszy wizerunek dzięki broszkowi kościoła drewnianego. Być może właśnie coś takiego było znacznie starszego w XIII wieku w Szczyrzycu, dwóch Jodłowników, proszę Państwa. Jodłownik warto też pod jednym kątem przytoczyć. Zapewne właśnie początkowo Dominikanie z Krakowa wycofali taki obraz zamówiony, jeden z niewielu tablicowych obrazów Stanisława Samoszczelnika, słynnego mnicha cysterskiego z mogiły. On jest głównie z modlitewników znany, z tego co w modlitewniku wykonał, przecież fresków w mogile, ale mamy dwa tablicowe pewne obrazy. Jeden to jest jeden z obrazów przedstawiających jednego z biskupów krakowskich i Franciszkanów, a drugi obraz to jest właśnie ten Chrystus boleściwy, no, z Jodłownika, a dzisiaj w Szczyrzycu, bo cysterzy sobie dzisiaj na pokoju opackie przenieśli ten obraz do Szczyrzyca. No i drugi wykop i okazuje się też w najstarszych poziomach, proszę Państwa, mamy kolejne serie grobów z drugiej połowy XIII wieku. I to są rzeczywiście najniższe tu poziomy. Też udało nam się fragment ściany kościoła gotyckiego odsłonić tutaj z partią na ziemię fundamentową. I też zobaczcie, tu jest też kolejny grób niszczony przez fundament, nawet jego dolną część. Kolejny grób. Tu jak Państwo zwrócicie uwagę, nawet jądro tych kościół jest przepalone. Ono jest przepalone. Ci ludzie po prostu przed śmiercią zostali poddani gwałtownemu pożarowi po prostu. Przez jakichś chyba dość paskudnych najeźdźców, jak możemy sądzić. I te ślady mi trochę przypominają ślady, które z Kijowa znamy z 1240 roku. Ale proszę Państwa, tu mam mapkę, wiemy, że Szczyrzyc, również okolice Ludźmierza, uległy silnemu zniszczeniu i przez kim olbrzymia grupa też mnichów, zakonników została zabita. W 1259-60 roku, bo to był najazd zimą, drugi najazd mongolski. To jest trasa tego drugiego, tak się powiedział pan Krakowski, który najwięcej o tym pisał, ją twarza. Mamy jak najbardziej Szczyrzyc na tej trasie. O, tu specjalnie dam zbliżenie, żeby było widać, że to jest Szczyrzyc. O, zobaczcie, to jest Szczyrzyc na trasie. A skąd wiemy, że ta Szczyrzyc na trasie wygląda? Żeby tu Państwu brać ślady, pokazuję materialne po tym najeździe. Kropką na dni będzie, jak znajdziemy grociki charakterystyczne dla Mongołów, to już będzie kropka na dni, że na pewno Mongołowie. Ale chronologia w tej chwili jakby na to najbardziej wskazuje i wzmianki w źródłach pisane. Jest zachowany z 1260 roku, czyli zaraz po najeździe, napisany list opata z Rud Raciborskich do opata w Welehradzie w Czechach, który opisuje, jakie to zniszczenia właśnie tej zimy Mongołowie poczyni w Małopolsce, we wszystkich klasztorach cysterskich i wśród nas pojawia się również właśnie, czym większość sądzi, że tam również, to pewna taka nazwa była na pieczęci jeszcze, ale to już Szczyrzyc. To już Szczyrzyc jest właśnie. Więc, ale w razie wiemy, że te wszystkie klasztory cysterskie, tam nawet jest jakaś liczba mnichów zabitych podana właśnie w tym liście. Więc wygląda na to, że chwytamy ślady najazdu, który i pomordował, i to część tych pomordowanych widzimy, to w ogóle wygląda tak, jakby oni schronili się, jak to często w kościele, tylko ten kościół był drewniany i został spalony i się spalili. Jak jeszcze na nich padły belki stropowe, to jeszcze ich połamały i są te połamane miast kości w tych grobach, więc no, tragiczne wydarzenia. No i druga seria wykopów w ostatnich dwóch latach tu zakładana, to akurat są nawet widoczki wykopów z tego roku, z tego sezonu, z lipca tego roku, to przy Skrzydle Wschodnim, od strony Skrzydła Wschodniego, żeśmy założyli taki wykop i przy Skrzydle Wschodnim stosunkowo blisko kościoła, no w pamięci nam się też ładne zaczęły, o, średniowieczne mury, a nawet takie poziomy z czasów budowy, ale praktycznie, o których Państwo widzą moich też studentów, właśnie praktykantów. No i w pamięci też nam się już studenci czyszczą, słaniają groby, szkielety i też w najniższym poziomie. Tu się okazało, że w tym wykopie, cofnę się jeszcze, granica cmentarza nam tego XIII-wiecznego wyszła, przy kościelnego akurat, od tej strony. Taki piękny mur też wyszedł. I tu mamy tak, odsadzkę fundamentową, czyli to wszystko jest fundamentem, ale to co wyżej to już jest partia na ziemię, czyli moment budowy, poziom terenu w czasach budowy w XIV wieku był taki. Czy to przyrosło później, a to już jest na pewno starsze niż XIV wiek też. Więc tu mamy też bardzo ciekawe relacje. No, mamy ten przyrost na warstwie kulturowych, ale rzeczywiście w pewnym momencie mamy te groby. Panie tutaj pan ładnie czyszczą i kolejny grób, a w zasadzie już graniczny grób z drugiej połowy XIII wieku.
tam się pojawił. Tutaj kawałek dalej też w fazie, ewidentnie Państwo widzą, to jest stopa fundamentalna w fazie niższej, to jest druga połowa XIII wieku, wcześniej niż te mury z połowy XIV znacząco. Kolejny grób. No i na koniec jeszcze nawet trochę musieliśmy w profil wbić, nie chcąc zostawiać tego szkieletu. Trzeci grób. Mamy granicę cmentarza dzięki temu od strony akurat w tym wypadku południowej. Więc to też jakby cena dana do zasięgu tego cmentarza XIII-wiecznego właśnie. O, tak to wygląda. Tu przypominam, XIV-wieczny mur z fundamentu, a tu jeszcze niżej, z drugiej połowy XIV wieku, już w takiej oryginalnej, calcowej, geologicznej praktycznie warstwie w kop z jamą grobową. Właśnie z tym szkieletem, to są już tegoroczne odkrycia. O, pozycja tego jest rzeczywiście najniżej tych szkieletów tutaj w nawarstwieniach, to znaczy w przekrojach. Jak Państwo widzą, takie rysuneczki, tradycyjną, kropkową metodą robimy. Troszkę się tu poszerzyliśmy, że ten mur oryginalny XIV-wieczny, bo w tym momencie już wiedzieliśmy, że mamy nie tylko po drugiej stronie portal, ale właśnie mur XIV-wieczny tutaj. No i tutaj jest ta cała seria wykopów, a cmentarz, to co nam wychodzi w tej chwili, z tej strony mamy groby, tutaj mamy groby XIII-wieczne i właśnie w tym wykopie jest zasięg tego cmentarza. No i ten cmentarz też jest jakby argumentem, że on musi być wokół najstarszego kościoła, czyli kościół najstarszy spalony przez Mongołów byłby w miejscu dzisiejszego prezbiterium. No tu dalsze poszerzenia. Właśnie te mury XIV-wieczne nam się tu, proszę Państwa, odsłaniał. Drugi z wykopów, tu akurat grobów żadnych nie było, więc przede wszystkim te mury żeśmy sobie tutaj podsłaniali właśnie kaptularza. No, tu bardzo ładnie może ta struktura tych murów, tu się to potwierdza. Obsadzka fundamentowa, fundament i partia naziemna tego muru. I później już też dobre sekwencje za tym idące kulturowe. Troszkę Państwu teraz z góry na to pozwolę dzięki dronowi spojrzeć. O, tak to z perspektywy drona te fragmenty, więc widzimy, że od tej strony wygląda, że przynajmniej w dole w pierwszej kolejce cała ściana jest XIV-wieczna budynkiem zachowana po prostu. O, tak to z góry z perspektywy drona, a w pewnym momencie się już tak zmieściliśmy, żeby to pokazać. Tu jest to skrzydło wschodnie, tu mamy prezbiterium, gdzie wiemy, że są relikty XIV-wieczne i chyba ślad po czymś starszym drewnianym. Czyli tu mamy te najstarsze relikty tak naprawdę średniowieczne. Tu póki co głównie są relikty nowożytne. Proszę Państwa, no jeszcze z ubiegłego roku wykop pomiędzy tymi dwoma tegorocznymi, gdzie dokładnie pod okienkiem kapitularza sobie wykopik, w pęcie zaczęła dość ciekawa ceramika. Tu najwięcej jest rzeczywiście znaleźć, też ruchomych. Ceramika, tu Państwo widzą takie dość potłuczone naczynko, które moi studenci dość pieczołowicie odkopują. I w nawarstwieniach nawet różnie nam się takie malowane, nawet miseczki, ale XVI-wieczne już trafiały ładne dość. Czy rondelki, takie odpowiedniki dzisiaj, znaczy do smażenia po prostu jajek na przykład, nowożytne, no i bruczki różne, ale idziemy dalej i wreszcie w dobrych warstwach poprzedzających właśnie z czasu więcej budowy, jak najbardziej archaiczna, średniowieczna ceramika, dobra, rozlatująca, ale taki najciekawszy to był ten fragment, z takim widzicie jakimś niby brodaczem, ale z takimi jakby brostami, raczej jakaś taka bestyjka dziwna, jakiś stwór na ceramice i to jest tak zwana flamandzka ceramika ozdobna, rzecz raczej importowana. Można nawet właśnie naczynie, tego typu naczynia właśnie z jakimiś bestiami bardzo często, jak ta kwamanile, czyli turki właśnie do odbywania rok kapłana, czyli turki. Do dzisiaj mamy te zwyczaje, one jeszcze ważniejsze były w średniowieczu, ale do dzisiaj, jak Państwo zwrócili uwagę, to kapłan pewne rzeczy odbywa, na pewno naczynia liturgiczne, a w średniowieczu jak najbardziej się odbywał, a nawet zapisy trzeba pamiętać, specjalnymi grzebieniami publicznymi wyczesywał na przykład z włosów jakieś żyjątka, nie? Bo to wtedy z tym było gorzej dla mnie. To trzeba też pamiętać, że są grzebienie publiczne, w sensu stricte, bo tam o co chodziło, żeby żyjątko nie wpadło, nie daj Boże, do wina jeszcze konsekrowanego, nie? O to chodziło. Byłby problem. Są piękne staropolskie opisy, co kapłan musi zrobić, jak na przykład pajan wpadł do kielicha po konsekracji. No, musi wypić. Nie może wypić, bo to byłby chciałem z krwią Chrystusa, no po prostu. Więc to takie aspekty były jakby detaliczne, rozważane, no i stąd te grzebienie liturgiczne, stąd naczynia rytualne, stąd całe elementy piscyn, gdzie w ogóle przy prezbiterium, gdzie ręce były obmywane, takie piscyny, na przykład mogile mamy zachowane romańskie, gdzie on sobie ręce umywał, ale też i naczynia specjalne liturgiczne.
No i tu mamy analogiczne rzeczy, znamy i z Krakowa, i z najbliższego otoczenia, to są właśnie jakieś takie twarzowe, czy z Wawelu tacy brodacze, że tak powiem. Więc coś takiego teraz wyszło w Szczyrzycu, jedno naczynko, czy z Przemyśla, o, czy z Tyńca, o tutaj nawet Zaciborza Dalekiego, z tej perspektywy, ale nawet Opawy. A to jest Magdeburga, podobne rzeczy, więc Państwo widzą jakaś sieć powiązań tego, co znaleźli, no i skąd to mogło przyjść w Szczyrzycu. W Szczyrzycu, ale tu dalsze elementy, które będzie natrafili na coś jeszcze bardziej kruchego niż ceramika, tutaj nasz student. No to jest szkło. To jest szkło, proszę Państwa, z wrostu średniowiecznej, wydobyte delikatnie tu przez jedną z naszych studentów, wyczyszczane. Taki kaganeczek się okazało, że jest szklany. I co to jest? To jest taki kaganeczek, jak Państwo na tej rycinie ze świętym Markiem Bizantyńskim. Widzicie, o tu damy lepsze zbliżenie. Szklany kaganek zawieszony i tu się coś pali. Nie kaganek po prostu, tylko szklany. Wygląda, że mamy taki fragment właśnie jeszcze XIV-wieczny ze Szczyrzyca. Takiego kaganka. Widzimy takie kaganki, one tu też wiszące, niektóre te formy bardziej takie ostro od dołu, ale tu są przykłady kodeksów XIII-wiecznych, XIV-wiecznych. Znamy znaleziska, czasami takie bardziej ostro zakończone, tak jak tutaj, ale wiadomo, szkło się bardziej krucho zachowuje, więc to jest czasami ten mur. Szczęście, że w ogóle jakiś większy fragment szkła znaleźliśmy. No i też mur to zresztą w ubiegłym sezonie to było to pierwsze odsłonięcie tej ściany kapitularza właśnie z tymi samymi sytuacjami, o których Państwu wcześniej tu mówiłem. No i tu właśnie też piękna partia naziemna i fundamentowa. Tu fundament, tu partia naziemna, XIV-wieczny mur. Właśnie to w ubiegłym roku jeszcze odsłonięcie. Czyli po drugiej stronie tej struktury, bo to jest ściana tam dalej, po drugiej stronie to, co podkopywaliśmy, to jest ta sama faza, co ten portal i co to okienka. Czyli mamy tą drugą połowę XIV wieku dla skrzydła wschodniego, takich ładnie podkopczonych przez badania architektoniczne pani profesor Łużyniewskiej, przez nasze właśnie archeologiczne podkopy, że tak powiem, od drugiej tej stricte wschodniej strony. Bo już dalsza część skrzydła wschodniego, tu na krańcu jest to okienko właśnie, zobaczcie, 1574. Więc już nawet okienko nam ładnie datuje, jak to ścianę trzeba dotować, z ładnym herbem ówczesnego opata. Tutaj, ale generalnie teraz musimy nawet zweryfikować, że ten mur 14-30, tu się zaczyna to okienko XVI-wieczne, ale gdzieś dotąd mamy na pewno XIV-wieczne skrzydło murowane, no i tu też badania nasze pokazują, że tu trzeba by w tej chwili już dodać, mamy na pewno mury XIV-wiecznego kościoła. Tu jeszcze Łużyniewska nie miała śladów, jakby potem można się było do tego domyślać, jakby. Na wirydarzu też popłynęliśmy, ale tu najbardziej nas to rozczarowało, co uzyskaliśmy. Ładny, mały wirydarzyk, no taka jest perspektywa, mini wirydarzyk, jak ja to nazywam, jak porównuję ze znanymi mogile, czy gdzieś indziej wirydarzami. Skromny, no kopnęły moje studentki tu, będzie nas bardzo zaintrygował ten wkop, myśleliśmy, że coś bardzo super, tylko to super okazało się, że z kopem pod górę żeliwną, wodną, XX-wieczną się okazało, że nie mamy tu nawarstwień w ogóle dobrych, czyli historycznych. Czyli musiały być w XX wieku, albo na XIX, zupełnie zdarte na rozstrzenia, czyli na wirydarzu nie mamy śladów. A wcześniej Państwo widzieliście po drugiej stronie właśnie skrzydła wschodniego, mamy całą bogatą 2 metry nawarstwień kulturowych, średniowiecznych, czesno-nowożytnych, także i nawet zabytki w tym są, proszę Państwa. Na tym bym może sobie pozwolił zakończyć, żeby nie przedłużyć, ale też żeby Państwu zostawić czas na pytania, dyskusje ewentualnie. Dziękuję bardzo. Koncepcje, które próbujemy łączyć, ale to, co stoimy na gruncie autentycznie zachowanych źródeł, czy rocznikarskich, czy jakichś wiadomych dokumentach, to grafitów ten ród można gładszy, na razie na pomocy zostawmy książąt, ten ród można gładszy, no to mamy przez kim, że od XII wieku, gdzie jest elitę gdzieś wydamy ich przodków najszybciej, gdzieś pewno w otoczeniu Bolesława Krzywoustego. Zresztą Galer Anonim nawet sam dokumenty, więc z tego okresu mam całą grupę dokumentów różnych fundacyjnych. Choćby właśnie fundacyjny dokument Jędrzejowy, który dostarcza takiego spisu wczesnych elit rycerskich, można władczych.
To jest ważne oczywiście ród, ale mieliśmy sobie pozycję jakby zawdzięczał księciu, bo to były nadania na pewno księcia, czyli zanim Szczyrzyk był gryfitów, obojętnie w której linii, to zapewne to był książęcy, on może w jakiejś wczesnej fazie XII roku na przykład Bolesława Krzywoucznego, albo nawet jego poprzedników, to zostawił nadaniu. Uważa się, że te nadania na prawie rycerskim gdzieś się zaczynają po powrocie Kazimierza od nauczyciela. Tam jest taka słynna zmianka, ogara, że za jakieś tam zasługi jednej z bitew Kazimierz Odnowiciel dał pewien grunt pewnemu swojemu rycerzowi. To się uważa za prawdziwą zmiankę, zaczyna się proces jakby prywatyzacji dóbr, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. I właśnie, że te nadania rycerskie wcześniej uważamy, tak to rekonstruujemy, wszystko było władcy. Wszystko było władcy, w sensie, zwłaszcza grunta i tak dalej. A tutaj rzeczywiście gdzieś ci gryfici nam się pojawiają w otoczeniu na pewno Bolesława Krzywoucznego i później już młodszy książąt, oczywiście dzielnicowy, taką, tak przed chwilą mówiłem, najsłynniejszą fundacją z Jędrzejów. W Jędrzejowie zresztą fundacji uczestniczył i świecki przedstawiciel i najważniejszy chyba przedstawiciel w średniowieczu gryfitów, który doszedł najwyżej, ale w karierze duchownej, arcybiskup Piotr, on nawet nie tyle z gryfita, co wspominacą z gryfitami, to pokonał właśnie Piotr Apostolica był, arcybiskup Piotr z Gniezna, który zresztą słynny fundator, którego znaki zna drzwi gnieźnieński, ten co drzwi gnieźnieńskie słynne brązowe fundator. To są te czasy, jakie oznaczenia to są rozy po prostu. Skąd wiemy, że to oni byli mocno wspólnoceni przez małżonki wzajemnie, tak jak na przykład z rodem potomków Piotra Mostowica słynnego, czy jak z Miechowa słynnego właśnie. To jest pewien wspólny krewniaczy krok, później są pewne linie rodowe idące w tego. Jest taką bardzo, rzeczywiście bardzo ważną grupę, którą widzimy, że znaczącą rolę oni też odgrywają w momencie wygnania pierwszego księcia dzielnicowego, pierwszego seniora krakowskiego Władysława, właśnie wygnania zezwolonego, bo między innymi właśnie historia ze skazaniem i oślepieniem Piotra Mostowica jakby zogniskowała tu wszystkich, książąt juniorów, ale wszystkim elity rycerskie, Natomiast rzeczywiście mamy te różne gryfickie rzeczywiście posiadłości Jędrzejów Fundacji, właśnie Franciszkanów, nie wiem, Staniątki, to jest jeszcze inna linia Klemensa, fundacja też gryficka, właśnie benedyktynki w Staniątkach. A to wszystko, oni się głównie rzeczywiście Małopolską opiskują, ich posiadłości i fundacje rzeczywiście. Poza tym, że w pewnym momencie sięgają różnych godności kościelnych, to jeszcze wiemy, że niektórzy byli palatynami. Teodor Gryfita był palatynem na dworze Henryka Dodatego, ale jako księciem krakowskim. Jak został księciem Kraków przejął, to on jest palatynem na jego dworze, czyli takim najważniejszym jego jednak urzędnikiem, można powiedzieć prawą ręką Henryka Dodatego w Krakowie. To ten, co funduje też Szczyrzyk właśnie. Linia z kolei pomorska, no właśnie, że ten drugi wątek. Nie wiem do końca, jaka jest geneza tych gryfitów pomorskich. Czy możemy ich w ogóle wywieźć od tej linii Marcisławowiców, tych książąt, którzy jeszcze hołd składali, przyjmowali chrześcijaństwo na Pomorzu. No to jest jakaś późniejsza, chyba poboczna linia, no, bo się sądzi, nie mamy dowodu, że oni coś mieli, ta linia książęca na Pomorzu, słynna, zamek gryfitów w Szczecinie, zamek później nowożytny, bo długo, długo ta linia żyła. Nowożytne, świetne pochówki, okazałe trumny srebrne i tak dalej, tak jak na Apolonie, więc znam te przedmioty, też materiały temu całemu tej pompie, że tak powiem, pogrzebowej towarzyszące, ale wygląda, że to są dwie różne, dwa różne rody po prostu. Ten stricte książęcy, ten rycerski, no, ale jednak ma władcy rycerski, nie książęcy. Dziękuję bardzo. Nie zauważyłam nigdzie szalunków w tych wykopach, a zazwyczaj ta ziemia się sypie. Już pani odpowiem nie tylko jako. Archeolog, ale też mam dyplom, może nie stosowany, ale przy takiej okazji mi się to przydaje. Technika budowlana. Ja jestem też technik budowlany, może państwa zaskoczę, ale przydaje mi się to. Archeologia właśnie nawet w tym kontekście, o którym pani mówi. Ja to jest, tu jest do 2 metrów, jest to dość spoiste. Na jakichś końcowych etapach, jeżeli czułbym, że coś, no bo skosowałem te wykopy, jeżeli czułbym, że coś tam mi się ten, to pewno bym to schodkował. Pewno bym to schodkował po prostu, bo no, szalunki to jednak koszty, od razu pani powiem. Oczywiście bezpieczeństwo jest ważne, gdybym czuł, że coś jest nie tak z tym bezpieczeństwem, to bym przez nie schodkował to, czyli żadne rodzaje schodków. W Krakowie, gdzie mamy rzeczywiście najczęściej znacznie głębsze wykopy, tam mamy rzeczywiście 4,5 metra głębiej, to są płytkie wykopy, to w Szczyrzycu, to i tak dobrze, że tu się takie nawarstwienia zachowały, bo to jest nietypowa ta sytuacja, że mamy 2 metry nawarstwień. To znaczy, że i tak trafiłem chyba najbardziej intensywnie od średniowiecza użytkowaną część klasztorów,
po prostu mówiąc delikatnie świecili, bo te byli ganki, a my to odkrywamy oczywiście najczęściej. Karkowi, gdzie rzeczywiście mamy 5 metrów, to w pojęciu jest to niezbędne. Przynajmniej tak w 2 metrach to zawsze szalujemy. To najczęściej z jakiejś tam współpracy z ekipami budowlanymi i tak dalej. I tam rzeczywiście to już to, co pani mówi, niezbędne elementem. Tutaj jest to wszystko jakby dość spoiste. Ja zresztą na ogół od razu te wykopy to może słabo widać na tych zdjęciach, ten skos, bo ja nawet specjalnie tak robiłem, żeby one możliwie ortogonalnie wychodziły te zdjęcia, ale tak naprawdę te moje ściany są prowadzone z tak zwanym clean monolithem, czyli ze skosem są prowadzone. Czyli wykop się zwęża. Na koniec te doły, gdzie miałem te szkielety, właśnie czasami miałem problem z wykopaniem, bo mi się wykop z 2,50 zwężył do 1,50 m. I tu już ma pani też odpowiedź, że ściany były jednak trochę pochyłe. I to już zapewniało pewne bezpieczeństwo. Oczywiście mniej bezpiecznie się zawsze może zrobić, jak na przykład by polało, ta ziemia może się ruszyć. Nie, ale to zawsze muszę oceniać sytuację. Jakbym widział, że coś takiego się dzieje, to przy końcowym etapie bym pewno zrobił schodek wyżej, czyli ściągnąłby metr nadkładu, żeby nic tam na mnie i na moich studentów nie leciało, co tu dużo mówić w ten sposób. No tak pani odpowiem. Czy będą kontynuowane? Mam nadzieję, ja się nastawiam na rok przyszły, mam nadzieję. Póki co opadł mi i przeor dawali zielone światło, bo jak nie było to, oni w sumie tu ściągli, a w tej chwili opadł były przeor. Nie, ale opadł generalnie, dał zielone światło, bardzo sympatycznie. Przez sterców, nie tylko w Szczyżycu, bardzo sympatycznie jesteśmy w ogóle traktowani. To muszę jeszcze podziękować sterce i powiedzieć, bo nie zawsze mi się zdarza, obojętnie czy świeccy, czy zakonni, a w zakonach to samo, bo ja w paru konwentach kopałem też nie cesterskich, to jedynie u cesterców zawsze mnie na obrad brali moich studentów. I tu od poniedziałku do piątku, czyli te dni pracy, kiedy rzeczywiście Państwo nieźle nieźle matkę łopatą, jak Państwo dzieli machali, troszkę się narobili, to mieliśmy tam przerwę obiadową i obiad, który konwent najpierw miał obiad po mszy konwentualnej, a my te pół godziny później mieliśmy też przerwę obiadową i obiadek dwudaniowy z świetnym ich kompotem z ich listowych owoców, a propos ich hodowli. Bo piękną restaurację zrobili, restauracja. Restauracja akurat tam jest prywatna, ta Malesinka. To jest akurat najdawniej zresztą grunta, są tam rzeczywiście kupione, ale to jest prywatne, pan państwa Czepielów. Natomiast sklepy tam świetnie, rzeczywiście to jest tych, ich. Muzeum też. Sklepy polecam, bo nie tylko piwo, ale też na przykład świetne sery. Świetne sery, świetne jogurty, cała gama, ale ostatnio dochodzą jakieś miody, czego typu. Dokładnie, wszystko robią sami. Teraz to się 17, a to się czasami zmienia. Ja pamiętam, jak było 400. Był moment, gdzie było mało, tak, bardziej mało było, też za bardzo dochodów nie mieli, bo to gospodarce to szczerze powiedziawszy było odzyskanej wolności w Polsce troszkę bardziej aktywizowali się tam siebie. Też trochę ośrodki unijne też pomogły, to trzeba uczciwie powiedzieć, w tej gospodarce właśnie. Rzeczywiście radzą sobie w średniowieczu rzeczywiście ze swoim, że tak powiem, utrzymają to właśnie poza tymi kulturami obecnie istniejącymi. Czy ta drewniana świątynia z danych klasów był większy, bo te mury to są jakby na zewnątrz. Mury klasztoru akurat są praktycznie dopiero z dzisiejszego skrzydła klasztoru, także podejrzewam, że podpięknie one się dalej przychodzi do pierwszej kondygnacji kontynuują po prostu. Też od razu powiem, że mamy takie ilustracyjne opisy z XVI wieku, które jeszcze opisują, że nawet w kamiennym klasztorze na przykład druga, trzecia kondygnacja były drewniane. Czyli mamy sygnały, że jeszcze przed XVII wiekiem wszystko wskazuje tam. Na przykład druga kondygnacja była drewniana. Nawet jeżeli mamy wykopane doły, tarcze przynajmniej murowane, to chóra to wiemy z koniec ilustracji, że była drewniana. Więc spodziewam się, że dzisiejsza część murowana jest najwcześniej XVII-wieczna, drugiej kondygnacji. Kościół się minimalnie rzeczywiście przesunął. Paradoksalnie ten kodycki kulturowe zewnętrzne bardziej wychodzi, minimalnie. Tenica bardziej na zewnątrz się wchodzą. No ale to jest powiedzmy pół metra gdzieś. Tak, sytuacja to nie jest jakaś wielka różnica, ale nie jest znaczące, że są inne fazy. Drewniane można się tylko domyślać, że zapewne to trochę mniejsze.